Nazywam się Krzysztof Zanus i jestem autorem filmu, który, jak rozumiem, Państwo zamierzają obejrzeć, filmu Barwy Ochronne. Filmu, który powstał już tak dawno, że pewnie większości z Państwa nie było nawet na świecie, bo to jest połowa lat 70. I z pewnym takim przewrotnym żalem myślę sobie, że ten film ciągle jakby był aktualny, a wolałbym, żeby żył w świecie, w którym on już będzie tylko wspomnieniem historii. Ja może tak podpowiem motto, które do tego filmu się stosuje, które usłyszałem zresztą dużo później i które warto przypominać. To jest motto nieżyjącego już profesora Bartoszewskiego, który na pytanie, czy warto być przyzwoitym, odpowiadał: na pewno warto, ale na pytanie, czy opłaca się być przyzwoitym, mówił najczęściej nie. Historia, którą wymyśliłem, bo to jest wymyślona historia, to jest jakaś kompilacja moich obserwacji, które wyniosłem z jakichś obozów studenckich, w których uczestniczyłem jeszcze jako student, a potem które obserwowałem. Chodziło generalnie o takie samo pytanie, które dotyczy ludzi różnych branż. Pytanie, jak połączyć skuteczność i karierę, którą należy robić, z tym, żeby zachować przyzwoitość, nie mieć poczucia, że się człowiek ześwinił, że zamyka oczy na zło, które go otacza, nie reaguje. I to wydawało mi się, że to bardzo jest zakorzenione w tych latach 70., gierkowskich latach takiego względnego wzrostu dobrobytu, względnego zliberalizowania systemu w porównaniu do innych krajów sąsiedzkich. Polska była takim zagłębiem wolności. A mimo to dolegliwość właśnie tej nieuczciwości, która nas otaczała na co dzień, we wszystkich dziedzinach, tego, że wszystko było tak troszkę po znajomości, troszkę za łapówkę, troszkę za rekomendacją, ktoś musiał zadzwonić, ktoś musiał, wszystko trzeba było załatwić, na nic nie można było liczyć, że po prostu będzie załatwione. To wydaje mi się, że było plagą tamtych lat, ale ona nie znikła. Ona przeszła przy całej zmianie systemu ekonomiczno-politycznego i odczuwam ją dzisiaj. I w nauce także, to jest jednak ciągle pole walki, tylko no chcielibyśmy, żeby to było pole walki uczciwej, tak jak uczciwa powinna być olimpiada i każda walka sportowa. A tymczasem tak nie jest. Wiemy doskonale, że w nauce wiele rzeczy dzieje się jakby po znajomości pod korcem. Ktoś ma dojść, a ktoś nie ma dojść, ktoś umie coś załatwić, jakaś intryga się uda. I nagle będą jakieś granty i jakieś pieniądze. No proszę Państwa, w tym świecie przychodzi nam żyć. I z tym światem nie należy się godzić. To znaczy, to bardzo źle się dzieje w momencie, kiedy opuszczamy ręce i mówimy, to nic się nie da zrobić. No wydaje się, że zawsze daje się coś zrobić. A tam, gdzie się nie da nic zrobić, to może trzeba opuścić pole walki, powiedzieć, w tej konkurencji nie startuję, bo jest całkowicie przegniła. Trudna to rada i nikomu z młodych nie życzę, żeby doszedł do takiego wniosku. Ale ten splot sprzeczności, który jest w Barwach Ochronnych, boję się, że on jest ciągle aktualny. Natomiast proszę popatrzeć, że tam są jeszcze inne wątki, które wtedy, kiedy film wyszedł na ekrany i był bardzo szeroko oglądany, one wtedy umknęły właściwie ludziom. To znaczy, mało kto zauważył, że ja tam bardzo się często zastanawiam nad tym przeciwstawieniem natury i kultury. Opowiadając się za kulturą, jako tym wyrazem wzrostu człowieka, który ze swojej zwierzęcości wydobywa się gdzieś wyżej. I na tym stawiam częstokroć akcent, łącznie z ostatnimi słowami, które padają z ekranu, kiedy skorumpowany bohater mówi tak właściwie do siebie: może lepiej, żebym w ogóle nie żył. To jest oczywiście straszne sformułowanie, to tak przypomina słowa Judasza, czy o Judaszu. Ale tak naprawdę to ja dokręciłem do tej historii taki sequel, czy może epilog, on się nazywał Rewizyta, nakręciłem go nie tak dawno, zaledwie 6 czy 7 lat temu, jeszcze z żyjącym Zbyszkiem Zapasiewiczem, którym zresztą kilka dni po zdjęciach do tego filmu już odszedł z tego świata. I tam próbowałem pokazać, że właśnie tacy ludzie, na pozór skorumpowani do końca, pogodzeni właściwie z tym złem, nagle potrafili się zbuntować
Wielu z nich właśnie stworzyło solidarność. Powiedzieli, więcej nie możemy. Zgodziliśmy się na wszystko i nie da się tak dalej. I to był ten optymistyczny akcent, który dopisałem po kilkudziesięciu latach, żeby powiedzieć, konflikt jest aktualny, ale jednak są ludzie, którzy znaleźli wyjście, rozwiązanie i tego wszystkim widzom, którzy to oglądają, także życzę.